Siemaneczko, pokażę wam tego glitcha na modowanie Avengera, z auta na Avengera. No z wymagań, no jest tu trochę wymagań, no tak, przede wszystkim finał napadu z bazy, na 100% Bogdan, nie wiem czy na innych to zadziała. Pełna baza, pełny garaż w klubie nocnym B2, pełny garaż w klubie nocnym poziom B4. Terrorbyte na swoim miejscu, czyli w garażu Terrorbyte'a, bo na początku będziemy robili dead slota na Terrorbyte'a. Najpierw musimy zrobić dead slota na Terrorbyte'a, żeby później móc sobie zmodować Avengera. Ja tu pokazuję, że chcę dokupić, no wszystko jest pełne. I tak, w bazie, czy mamy jakiś pojazd na straty, gdzieś w garażu, obojętnie którym, najlepiej z mieszkania, też jakiś pojazd na straty, bo ja nie zwróciłem uwagi nawet, który tracę, na pewno ten w bazie. I w klubie nocnym tutaj już pokazuję. Garaż Terrorbyte'a, bang. Terrorbyte na swoim miejscu. Musi być na swoim miejscu, a nie tak jak ktoś tam zrobił se glitcha, że ma tu samochód zamiast Terrorbyte'a, jak go wezwie, to przyjdzie mu zmodowany. Nie, tu musi być oryginalny wasz Terrorbyte. Poziom B2. Tu najlepiej trzymać taki motor, który wam się nie powtarza w grze. Jeden taki, który będziecie mogli go sprzedać, bo będziecie go wzywać przez klub motocyklowy i go trzeba będzie sprzedać. Może zadziała to na motorze z ulicy, może będzie go można rozwalić, też żeby zrobiło dead slota, nie wiem, nie próbowałem. Garaż B4 też pełny i tutaj pojazd, który będzie wam nam przekazywał mody. W moim przypadku jest tutaj ten rewolter. Akurat na rewolterze oznaczenie jest niezaznaczone, na Avengera mi przejdzie już jako zaznaczone, bo tam mam odblokowane, ale mniejsza z tym. Czyli tak, B2 pełne, tam motor na straty, znaczy który sprzedamy, którym będziemy robili dead slota, B4 auto, które też garaż pełny, który będzie przekazywał nam mody, no i Terrorbyte na swoim miejscu. Teraz tak, najlepiej zadzwonić sobie do mechanika, wezwać pojazd na literkę T. T20, Tesseract, nie wiem, tampę bojową. Coś na literkę T, bo nie będzie za dużo czasu, żeby wezwać go później tam na przygotowaniu do misji Terrorbyte. Dlatego szukamy pojazd na literkę T. Zrespi nam się. No będzie nam szybciej wywołać tego Terrorbyte'a. Ja tu używam Tesseracta. I teraz tak, teleporcik do bazy. W bazie, tak jak mówiłem, rozpoczęty. Tu musi być finał napadu. Nie wiem, no Bogdan 100%, nie wiem, czy pierwszy, czy ten trzeci też zadziała w ten sam sposób. No ale teleportujemy się poprzez wyłączenie pada do bazy, idziemy do bazy, tu będzie nam potrzebny znajomy. Znajomy musi być z nami już na sesji, bo będziemy mu wysyłali zaproszenie przez telefon, a nie przez profil, bo przez profil jak się dołącza, to ładowanie chyba jest nieskończone. Potem dołączają, tu później na ten temat się wypowiem, te dołączanie do mnie, kurwa, przez profil, bo przez co niektórych zjebów, który mi tu dołączył, zrobiłem sobie właśnie na Avengerze dead slota. To jest mój Avenger, też modowany, no ale zmienię na ten zielony. I na tamtym koncie właśnie robiłem sobie tego glitcha, który zjeb mi dołączył, rozjebał mi ten samochód, który miałem właśnie zamienić do bazy jako tam a la Terrorbyte. Kurwa, i mam dead slota teraz. Ty kurwa, dołączanie przez profil. Dołączysz kurwa na sesję przez profil, na sesję dla zaproszonych dołączysz. Po co? Kliknij start online gracze. Kurwa, czy tam znajomi, dołącz do gry. Ja jeżeli jestem na sesji dla zaproszonych, to nie dołączysz. No to nie dołączaj, bo ja nie gram se na sesji dla zaproszonych, żeby robić paczki, bo się kurwa nie da. Tu dołączają, przeszkadzają, kurwa mać.
To jest tak wkurzające, że... I teraz tak. Misja od Geralda, potrzebna nam na telefonie, dzwonimy do niego. Wkręć się na akcję i tutaj podchodzimy do tablicy planowania napadów, czyli tego finał, klikamy strzałkę w prawo i spamujemy D-pad do góry, czyli krzyżak i A na Xboxie, na PlayStation to jest X. I klikamy strzałkę w prawo i bardzo, bardzo szybko spamujemy strzałkę do góry i A lub X, tak żeby nas wczytało do misji i był problem Bogdana, a w nawiasie napisane tam Geralt, Simeone czy któryś. Tu znowu próba nieudana, wychodzę i jeszcze raz. Strzałkę w prawo, odwracamy się do tablicy napadów, klikamy strzałkę w prawo i bardzo szybko spamujemy D-pad do góry i A. Bardzo szybko to musimy naparzać w tego pana, że masakra. Tu znowu próba nieudana. O wiele, wiele łatwiej to wychodzi na sesji publicznej, ale to na publicznej znowu któryś wam rozjebie samochód i to tak może być nieciekawie. Upewnijcie się zawsze, że macie tylko jedno właśnie to zaproszenie. Spamuję. Góra i A. Góra, aha, góra. Teraz się udało, mam problem Bogdana, w nawiasie Geralt. Zapraszam znajomego, który jest ze mną na sesji przez telefon. On dołącza, rozpoczynamy tę misję. Także upewnijcie się też w telefonie, że tam w międzyczasie wam nie przyjdzie zaproszenie do czegoś innego. Pilnujcie tylko to, żeby było w telefonie, po które dzwoniliście. Znajomy do nas dołącza, klikamy graj, tu musimy poczekać. My wybieramy sobie pojazd, który chcemy, czyli w tym przypadku Terror Bite'a, a znajomy ma taki ekran zbugowany, on tam nie może nic zrobić kompletnie. Uruchamiamy sesję i teraz wybór pojazdów, szukamy naszego Terror Bite'a, dlatego kazałem wybrać coś na literkę T, żeby nie lecieć wszystkich garaży, aż go znajdziecie, bo tu jest tylko 30 sekund na to. Tu pokazuję wtedy wszystkie BMX-y, kurde, i syki, jak macie ich z 500 na stratę, także... Literka T, wtedy te zera, gdzie w lewo raz i już jest Terror Bite. Dobra, rozpoczęła się ta misja. Znajomemu mówimy, żeby po prostu opuścił sesję. Tam wyciąga telefon, opuść misję, opuść coś tam. Czy start online, odszukaj nową sesję. No on po prostu musi tu opuścić. Dobra, my tutaj sobie teraz znajomy opuścił, my klikamy tu kontynuuj i tam wychodzimy do swobodnej rozgrywki. Zrespi nas tutaj na tej górze Chilliard. Otwieramy mapę. Na mapie jest nasz terrobajcik. Teraz teleportujemy się przez jakąś akcję do naszego klubu nocnego. Też najlepiej przez wyłączenie pana. Czyli odpalamy misję z mapy, wyłączamy pana na tam 40 sekund. Po tym czasie go włączamy. Jesteśmy koło klubu nocnego wraz z naszym Terror Bite'em, bo przez inny tryb celowania on nie idzie z nami, a przez misję z mapy i wyłączenie pada on podąża za nami. Teraz właśnie wjeżdżamy do klubu nocnego, tam na poziom B2, gdzie mamy ten motor, który będziemy sprzedawać, bo będziemy robić dead slota na Terror Bite'ie. B2, bang, garaż pełny. Upewnijcie się też, że macie zawsze pełne garaże. No to jest tu najważniejsze. Garaże muszą być pełne. Tu zamieniamy za ten motor, który pojedziemy sprzedać. Tak jak mówię, może by zadziałało to na jakimś, kurde, motorku z ulicy. Wtedy wyjść, wezwać go
i rozwalić, bo on nie ma ani OC, ani autokasku. Nie ma tego ubezpieczenia kupionego. Może też by to tak zadziałało, ale wolę nie ryzykować. Ja tu kupiłem taki nietypowy motor. Wzywam go teraz przez klub motocyklowy. Zwyczajnie jadę sprzedać. Wtedy już mam zrobionego dead slota na Terrorbike. A można zrobić w inny sposób dead slota, ale już się trzymam oryginalnej wersji i niech tak zostanie. Tu po prostu wjeżdżamy do mechanika, sprzedajemy. Mamy zrobiony dead slot na Terrorbike. Jak naprawić dead slot w klubie nocnym, wrzucałem filmik, a może wrzucę jeszcze jeden. Jak naprawić ten dead slot za Terrorbike'a. Może będzie filmik taki sam, ale nowy, jak naprawić Terrorbike'a. I teraz tak, odrodzenie ustawiamy sobie na bazę. Teraz będziemy robili już w bazie. I teraz będziemy wzywali, potrzebowali Avengera, to wzywamy jakiś pojazd na literkę A. Tu wiem, że miałem gdzieś w garażach takie ASBO, samochód jaki kurwa jest. Nie mogłem go znaleźć, widocznie usunąłem. Że może być literka A lub B, bo szybko będzie można znaleźć tego Avengera. Zaś dam dalej w wyborze pojazdów, jak będziemy robić tego glitcha w bazie. No ja tu nie mogłem znaleźć, wezwałem w końcu z bazy BWP. I tak, odrodzenie teraz ustawiamy sobie na bazę, wzywamy ten pojazd na literkę A lub B. Zmieniamy strój, żeby wymusić ten zapis gry. Zwyczajnie opuszczamy sesję i tworzymy nową. Sesja dla znajomych, dla zaproszonych, to nie ma znaczenia jaka. Może być też publiczna, no wiadomo, na zaproszonych znajomych jest bezpieczniej. Nikt nie będzie przeszkadzał, zabijał. I 100 razy lepiej działa ten glitch przy tablicy napadów, że tam klikam strzałkę w prawo, żeby rozpocząć finał i spamuję ten krzyżyk do góry i A. Na publicznej działa to o wiele, wiele lepiej jak na sesji dla zaproszonych czy tam dla znajomych. Ale dead slot zrobiony, tu robimy nową sesję, teraz robimy właśnie dead slota na Avengera. On będzie w bazie, będzie widoczny, ale będzie też dead slotem chwilowym. Teraz tak, zapraszamy znowu znajomego do nas na sesję, bo będzie nam potrzebny. Rejestrujemy się w klubie lub Sekuro, żeby w ogóle można było rozpocząć ten napad. I upewnijcie się, że te wasze wzywane tam auto na literkę A, B, w moim przypadku było to BWP, że stoi przed bazą. Ja tu widzę, na mapie stoi. Bo wtedy będzie łatwiej wam znaleźć tego Avengera. Tu za chwilę. Zapraszamy znajomego na sesję. Jak dołączy, dopiero rozpoczynamy. I to samo. Dzwonimy do Rona, Simona czy Geralda po misję, wkręcie na akcję. Znajomy jest na sesji. I robimy ten sam myk. No, nie jest to trudne, bo sprawa tu jest bardzo prosta, tylko no, trzeba naprawdę naparzać w tego pana. Na publicznej jest to o wiele, wiele łatwiejsze. Jest znajomy, przyjdzie misja, zaproszenie od Geralda i to samo. Krzyżyk w prawo i spamujemy. Krzyżyk do góry i A. I tak cały czas. Równocześnie musicie tam naparzać dwoma paluchami. W górę i A, w górę A, góra A. Tak, no, kurwa, no. Trzeba naparzać tak, żeby was wczytało, że będzie ekran na niebiesko. Problem Bogdana w nawiasie. Geralt, a nie Lester. Nieudane. Tu nawet słychać, że tam się telefon otwiera, coś tam przyjmuje. Chwilę zamknę dziób. W prawo. Coś tam było słychać, że przyjąłem, ale jeszcze nie wyszło. Kolejna próba.
Akcja numer 3 i akcja. Tu właśnie przyszło zaproszenie od kogoś. Pilnujcie tego, żeby było tylko to jedno zaproszenie w tym telefonie. Teraz się udało. Problem Bogdana jest w nawiasie Geralt. Zapraszamy znowu znajomego, który jest z nami na sesji. On to przyjmuje, no tak jak mówiłem wcześniej, najlepiej przez telefon. Tu już kurwa znowu jakiś zjeb dołączył, musiałem wyrzucić i to tak kurwa te dołączanie. Potem on przez profil to mnie ładuje i ładuje się, to nie chcę uruchomić w ogóle. Kurwa. I dobra, teraz tak. Uruchamiamy tą sesję, znajomy znowu ma ten zbugowany ekran, tam nie może nic zrobić kompletnie. A my teraz tak, było BWP, to klikamy tam w lewo czy prawo, żeby znaleźć Avengera. Ustawiamy Avenger, gotowy do gry, czekamy aż czas leci, no bo znajomy nie może nic zrobić, nie może potwierdzić. No bo nie wiadomo, gdzie on ma dołączyć, czy do misji, czy do napadu, nie? Także przez ten profil też, kurwa, te dołączanie, to potem on mi wisi, kurwa, i wisi, blokuje, jeny. Dobra, misja się rozpoczęła i znowu mówimy znajomemu, żeby opuścił sesję. Mogłem zrobić to na dwa filmiki. Najpierw jak zrobić Deathslota na Terrorbajcie, a drugi filmik zrobić jak zmodować już Avengera. Filmik Mitun z przyspieszeniem, wycięciami, tam kilku nieudanych prób przy tej bazie. Prawie pół godziny wychodzi, a taki kurwa Hans twierdzi kiedyś, że on to potrafi zrobić w 7 czy 10 minut. Ja pierdolę, mistrzostwo. Przy samej bazie on by się pierdolił z 10 czy 15 minut. Kurwa, filmik by zrobił 7. Masakra. Dobra, jesteśmy w tej łodzi podwodnej, mówimy znajomemu, żeby opuścił tą misję. I my to samo znowu, klikamy kontynuuj, wróć do GTA 5 tam online, do trybu swobodnego. Zrespi nas teraz tutaj na tej górze Chiliard, czy jak ona tam ma, no gdzieś tam w górach. Tym razem nie możemy mieć żadnego pojazdu na mapie, żadnego. Ani tego Avengera wzywanego, ani Terrorbyte'a, ani no, ostatnio używany poszedł do Żyda, był sprzedany. Także nie powinno tu być żadnego pojazdu na mapie. Jeżeli tak jest, to po prostu rezygnujemy z klubu czy z Sekuro. Teleportujemy się teraz do bazy. Odpalamy misję z mapy. No przez wyłączenie kontrolera. Czekamy 40 sekund. Włączamy pana. I teraz tak. Będziemy tutaj... A się nie zorientowałem się, na pewno tracimy ten w bazie, a ten z bazy, czy nam się przenosi, to nie wiem. Wzywamy jakiś pojazd, dajmy na to, na straty. Ja tu szukałem jakiegoś badziewia. Myślałem, że gdzieś w garażu mam jakieś RH8, ale tu u mnie, kurde, to cinko z takimi pojazdami. Co wezwiecie teraz, to i tak stracicie, także kupcie sobie gdzieś zawczasu do garażu też pojazd na straty i w bazie też trzymajcie jeden na straty, bo ja tu tam nie orientuję się, wali mnie to, który się tam traci. Tu wezwałem jakiegoś Wewila, u tego to szkoda. Odsyłam, wzywam następny. Ile jest to modowanie Avengera? No, nie wrzuciłbym tego filmiku, gdybym sobie nie zmodował tego setu dookoła. Kanjali, jetpacka, trust tego.
Czernoboga i pacyfikacyjnego, no ale no niestety, no któryś tu zjebia, wezwałem pojazd, on mi go rozjebał, akurat wzywany był to pojazd z ulicy. Mówię, na straty to i tak chuj, niech będzie pojazd z ulicy. A jakiś tu zjeb, kurwa, mi dołączył na sesję, latał, rozjebał mi go i poszło się jebać wszystko. Kurwa, przez kurwysyna tylko zrobiłem sobie death slota na Avengerze. Że te dołączanie do mnie przez profil to już mnie tak wkurwia, że to się w głowie nie mieści. I dobra, upewnijmy się teraz, że baza jest pełna. Bęk, pełna. Wjeżdżamy do bazy i zamieniamy za jakiś pojazd. A ja mówiłem wcześniej, no najlepiej tutaj też coś na straty, te RH8-ki tu niech będą. Zamieniamy ich zwyczajnie za ten pojazd. Tego burrito, to straciłem, to później po filmiku zaś tam zadzwoniłem do mechanika, nie było go, czyli go straciłem, a ta RH8, czy mi się przeniosła do garażu, to nie wiem, nie sprawdzałem. Avenger, jak widać, był biały, modowany na F1 na początku filmiku, teraz zrobił się czarny. Zrobił się czarno-biały, zwykłe koła, wsiadamy do niego, zmieniamy mu cokolwiek tam. Co my zmienimy, to nieważne, no. Najlepiej tylko pancerz najtańszy i to wszystko. Klikamy wyjdź z pojazdu. Kręci nam się żółte kółko, opuszczamy bazę. I tu odrodzenie, ustawiamy sobie na klub nocny. Czasami może zdarzyć się tak, że nie da się ustawić na odrodzenia na klub nocny. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. To zróbcie sobie najlepiej na ostatnie miejsce. Jeżeli nie ma możliwości ustawić na klub nocny. Ja to akurat mam, czyli odrodzenie ustawiamy na klub nocny. Zmieniamy coś w stroju, żeby wymusić zapis gry. I też opuszczamy sesję. I tworzymy nową sesję tam dla znajomych, dla zaproszonych, czy tam idziemy na publiczną, no bez znaczenia, sesja bez znaczenia, no ale tak jak mówię, dla znajomych, dla zaproszonych, no jest bezpieczniejsza. Start online, zagraj, wpiczy polo na małe bramki, wczyta nas na sesję w klubie nocnym i tutaj teraz będziemy się udawać do tego garażu B2, tam gdzie stoi ten nasz przeniesiony terabyte i tam będziemy mu zmieniać cokolwiek, ale to niech nas wczyta na sesję. Dobra, jesteśmy w tym klubie nocnym, idziemy do tego B2, gdzie jest ten nasz terabyte, którego zamienialiśmy za ten motor, co był sprzedany. Po prostu do niego wsiadamy, też zmieniamy w nim cokolwiek. O, i tutaj tak, jeżeli macie oryginalnego terabyte'a w garażu, skopiowaliście od kogoś terabyte'a i wstawiliście go do B2, to jak tu coś zmienicie, to ten oryginalny wam się też zmieni, bo się dużo ludzi pytało, jak zmodować swojego ze starego. No, sprawa jest bardzo prosta, kurde. Zmieniać coś na B2 w terabyte'ie i ten w piwnicy też się zmienia. Tu jak coś zmieniliśmy, wychodzimy na zewnątrz, klikamy sprowadź pojazd osobisty i powinien nam przyjść właśnie ten terabyte, w którym przed chwilą coś zmienialiśmy. Wjeżdżamy teraz
tym samochodem będziemy wjeżdżać na ten poziom B4, gdzie trzymamy auto, które będzie przekazywało mody, i to auto też tracimy. Także no, dwa tracimy auta, a modujemy jedno. Także. No ale upewnijmy się, że ten B4 jest pełny. Tym terrorbytem wjeżdżamy właśnie na B4, zamieniamy za ten pojazd, który przekazuje nam modyfikację, i ten pojazd wtedy tracimy, ten z B4, nie? Ale mamy zmodowanego Avengera, no jest tu roboty, no długi filmik, mogłem go podzielić na dwa razy, ale to... Kto to by oglądał, tak 1,5 godziny odcinek? Też jest dobry. Zamieniłem za rewoltera i teraz tak, wystarczy opuścić magazyn, teleportować się do bazy, czy przez inny tryb celowania, czy przez wyłączenie pada, to już nie ma znaczenia. Po prostu teleportujemy się do bazy, wchodzimy, wsiadamy do naszego nowego Avengera, zmieniamy w nim cokolwiek i możemy zasejwować zmianą stroju, albo nawet nie trzeba, bo wysiądzie się tam, zmienisz coś w Avengerze, wysiądzie z niego, to i tak automatycznie kręci się pomarańczowe kółko zapisu gry, także mówię, teleporcik teraz do bazy. Tam w Avengerze zmieniamy cokolwiek i mamy zapisanego nowego modowanego Avengera. Tu jeszcze wejdę w tuning warsztatu, pokażę, no na Avengerze akurat to oznaczenie, te płatki śniegu mam odblokowane, one są zaznaczone. A na przykład na tym Czernobogu, czy Kanjali, czy tym drugim już nie. Miałem zrobić bez oznaczeń, no wyszło z oznaczeniami, ale tam mały szczegół, tam oznaczenie potrzebne. Najważniejszy czysty kolor, szybki, koła. Yankton, nawet mimo że nie widać na nim, ale jest. Że jest modowanko, jest. To już glitch działa, nie wiem, bardzo długo. Dwa lub trzy miesiące, no ale działa. Jest. Dużo ludzi chciało zobaczyć. Wiem, że tam ostatnio, teraz wczoraj chyba mi koleś pisał, że to robi, a już ma problemy w bazie, czy tam nie wiem w czym. No zrobiłem, może komuś to się przyda, może komuś to pomoże. Z mojej strony to by było na tyle. Pozdrawiam, elo.